Hej, hej Wam, witam Was w tym czytaniu na marzec 2024. Witam wszystkich, nie tylko tych właśnie spod tego znaku Zodiaku, ale też wszystkich oglądających, bo możecie oglądać te czytanie, bo macie na przykład znak księżycowy czy ascendent właśnie w tym znaku, albo oglądacie dla kogoś bliskiego. Przypominam, że jeśli nie do końca na przykład rezonujecie z tym znakiem, możecie zobaczyć sobie właśnie czytanie na Was, Wasz ascendent czy znak księżycowy. Czytania zrobimy sobie tak samo, jak zrobiliśmy sobie w lutym, czyli zrobimy sobie dwie grupy na miłość, czyli czytanie dla singli, czytanie dla wszystkich tych, którzy są w jakiejś relacji, mają jakąś osobę, i weźmiemy sobie kartę rady też na właśnie waszą sferę miłosną i zrobimy sobie waszą sferę zawodową, na pracę. W zależności, czym tam się zajmujecie, zobaczymy po prostu, jaka energia będzie panowała u Was w marcu, właśnie w relacjach, w miłości, czy też w sferze zawodowej, i wyciągniemy sobie na koniec jeszcze kartę anielską. Zobaczymy, co aniołowie mają do dodania do Waszego czytania. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, także ja będę podawać różne opcje, bo jak wiadomo, jest to energia wszystkich osób i mogą być różne znaczenia różnych sytuacji. Pamiętajcie, żeby zachować też dystans do tego, to są karty, to jest energia. Energia może być też zmienna. To, co będę tu mówić, nie musi oznaczać, że cały na przykład marzec będzie tak wyglądał. To jest po prostu główna energia, która pokazuje się, czyli najgłówniejsze zdarzenia, najgłówniejsze jakieś emocje, myśli, które mogą się pojawiać u Was w tym miesiącu. Też niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć bezpośrednio Was, jeśli chodzi na przykład o relacje, czy tylko po prostu może dotyczyć to, jaką energię na przykład Wasza osoba wnosi w Waszą relację. Więc pamiętajcie o zachowaniu takiego zdrowego rozsądku, dystansu do tych przekazów, które tutaj usłyszycie. Jeśli będzie nagranie z Wami rezonowało, jeśli przyjmujecie, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, napisaniu jakiegoś komentarza. Będzie mi bardzo miło, chętnie poczytam. Czy też zachęcam do subskrybowania kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, byście mogli być na bieżąco z różnymi tego typu czytaniami czy innymi rzeczami, które tutaj dla Was tworzę, ale też byście pomogli mi w rozwoju tego kanału, więc będzie mi bardzo miło, jeśli tutaj do mnie dołączycie. I przypominam, że możecie mnie również znaleźć na Facebooku, na zamkniętej grupie na Facebooku, czy na Instagramie, właśnie pod tą samą nazwą Duchownia. Link znajdziecie w opisie tego filmu, czy opisie kanału. No i też zapraszam Was, jeśli nie widzieliście jeszcze czytania rocznego, składającego się z 12 kart na 12 miesięcy, możecie sobie do niego wrócić, zobaczyć, jaka energia będzie panowała w każdym miesiącu w tym roku 2024 dla Was. Nagranie, link, przekierowanie podlinkuję Wam na końcu tego filmu, więc możecie, jeśli dotrwacie, to będziecie mogli sobie kliknąć i przeskoczyć na czytanie roczne, albo możecie po prostu odnaleźć je wśród filmów na moim kanale, czytanie właśnie na rok 2024. No to by było na tyle tytułem wstępu. Możemy sobie przejść do Waszego czytania. No dobrze, sprawdźmy strzelce, co tam u Was w marcu 2024. Co tu karty chcą Wam przekazać? I co tam u Was w sferze miłosnej, w związkach, jeśli macie jakąś osobę, jesteście w jakiejś relacji? Co tam u strzelców w relacjach? Jaka jest rada dla Was? Co tam u singli, strzelców singli, którzy nie są w relacji, albo macie jakąś osobę, ale nie uznajecie jeszcze tego za taką formalną relację, też tak może być. Co u strzelców singli?
Jaka jest rada? I sfera zawodowa. Jaka jest rada na to? I jeszcze karta anielska dla Was na marzec. Poprawa zdrowia. Już Wam mówię, o co tutaj chodzi i jak to wygląda. Z tego, co zerkałam na Waszą kartę, która pojawiła się w marcu w tym czytaniu rocznym, jeśli nie widzieliście, to zapraszam, ona będzie przekierowania do tego wideo będzie na końcu tego filmu, także możecie się tam przekierować albo po prostu odnaleźć ten wideo w pozostałych moich nagraniach. Tam był rozkład roczny, po jednej karcie na każdy miesiąc i karta, która tam wypadła, była karta śmierci i ona pojawiła się tu u Was w sferze zawodowej, czyli widocznie najbardziej jakby ta karta, która się tam pojawiła, teraz jakby wyjaśniła, czego bardziej dotyczyła ta karta, bo była to karta jakby energia ogólna, mówiąca właśnie o śmierci, czyli zakończeniu czegoś. I to się pojawiło w sferze zawodowej, ale do sfery zawodowej zaraz sobie przejdziemy. Zacznijmy od Waszej sfery miłosnej, jeśli macie jakąś osobę. I tutaj pojawiła się karta maga, mówiąca o tym, że tak naprawdę sprawy leżą w Waszych rękach i macie moc sprawczą, czyli no, Wy będziecie musieli coś zdziałać w tej Waszej relacji i może to dotyczyć jakiejś sprawiedliwości, bo macie tutaj kartę właśnie nawiązującą do tego, że być może, no, jeśli w Waszej relacji na przykład brakowało jakiejś równowagi, czy pojawi się taki, no, to jest ogólnie, tak jak wspominam za każdym razem, energia ogólna, czyli pokazuje się tu energia różnych osób i to mogą być po prostu różne wersje, także bierzcie z tego to, co pasuje do Waszej sytuacji. Tu po prostu chodzi o to, że może pojawić się coś takiego, że będziecie musieli dążyć do jakiejś równowagi, czyli na przykład jeśli, bo macie tutaj kartę sprawiedliwości, czyli dążenia do jakiejś równowagi, do jakiejś sprawiedliwości, załatwić będzie trzeba może jakieś sprawy między Wami. I po prostu to Wy jakby macie tą moc sprawczą, by tą sprawiedliwość, by tą równowagę przywrócić i Wy najlepiej wiecie, o co tutaj może chodzić. Może po prostu chodzić o to, że brakuje jakiegoś balansu między Wami, czyli na przykład jedno daje z siebie za dużo, drugie daje za mało, jeśli na przykład to Ty dajesz z siebie za mało, że na przykład gdzieś więcej jeście na przykład w sferze zawodowej, czy na przykład Twojego partnera jest więcej w sferze zawodowej, czy na przykład no ogólnie nie ma jakiejś równowagi między na przykład domem a pracą, czy na przykład tą sferą miłosną właśnie, albo po prostu, nie wiem, sferą taką umysłową na przykład, a emocjonalną, że na przykład dużo jest myślenia na przykład, a mało jest takiego czasu na uczucia, czy po prostu mało czasu jest spędzonego razem. No to mogą być różne przykłady, Wy najlepiej będziecie wiedzieć, gdzie może brakować u Was równowagi czy sprawiedliwości, że być może poczujecie się albo czujecie się, że jest po prostu, że na przykład Wasza osoba jest niesprawiedliwa w stosunku do Was, czy Wy jesteście, czy bo może to być po prostu tak, że to jest energia Twoja, może być energia Twojego partnera czy partnerki, czy Wasza ogólna. I no, pokazują się to po prostu jakaś sytuacja, czy jakieś po prostu emocje, które będą mówić o tym, że no, dążeniu do jakiejś sprawiedliwości, dążeniu do jakiejś równowagi. Dla części z Was tu może też chodzić o podjęcie jakichś kroków prawnych, na przykład coś związane z prawem, na przykład
z jakimś, nie wiem, sprawą sądową. No, to już są takie przykłady, które mogą dotyczyć tutaj jednej osoby, która to ogląda, ale muszę o tym powiedzieć, że może na przykład ktoś tutaj ma jakąś moc sprawczą, żeby jakąś sprawę sądową, nie wiem, założyć, wygrać, cokolwiek. To nie musi chodzić o to, że na przykład wy między sobą zakładacie sobie jakieś sprawy czy coś, czy no może dla części z was, czy dla jakiegoś jednego strzelca może chodzić o to, że ktoś tutaj, nie wiem, będzie się rozwodził czy coś takiego, ale po prostu mówię, o co chodzi. Może być chodzić o taką sytuację, że na przykład to wy macie moc sprawczą i to wy musicie coś, na przykład założyć jakąś sprawę sądową, ale mogą być tak, że tu nie musi chodzić w ogóle o waszą relację, tylko może chodzić o to, że twój partner na przykład będzie miał jakąś sprawę sądową, czy jakieś po prostu sprawy związane z jakąś sprawiedliwością, niesprawiedliwością, czy to ty będziesz mieć w pracy, na przykład w sferze zawodowej, czy gdziekolwiek indziej. Ale pokazuje się tutaj taka energia, ale może też chodzić właśnie, tak jak wspomniałam, o jakieś przywracanie równowagi, sprawiedliwości w waszej relacji, czy też takiego, no, z magiem, tak jakby, no to po waszej stronie leży moc jakby sprawcza, to, że wy możecie coś zdziałać. Tak to tu wygląda. No i rada dla was, czyli pójście, jak macie asa kielichów, w kierunku jakiegoś odrodzenia. Także być może musicie tutaj, macie moc sprawczą, by właśnie przywrócić jakąś równowagę, by na przykład tą sferę miłosną pobudzić, rozbudzić na nowo. Jakby tutaj jest tak jakby rada dla was, jakiś nowy początek w tej sferze uczuciowej. Także no, dla części z was będziecie wiedzieć, czy to chodzi o to, jeśli na przykład macie jakąś sprawę sądową i tak dalej, że się rozwodzicie na przykład. No to, żeby no, dać sobie jakąś, nie wiem, szansę na nowy początek, nie wiem, w tej sferze uczuciowej i czy jeśli jest jakaś nowa osoba na przykład. A jeśli po prostu nie macie nikogo i tu o nic takiego nie chodzi, tylko chodzi o jakąś niesprawiedliwość, że nie wiem, partner za mało z siebie daje, czy partnerka, no to tutaj chodzi o to, że tak jak wy macie moc sprawczą, czy też, no żeby dać sobie szansę na jakiś nowy początek, na odrodzenie się uczuć, narodzenie się uczuć, także no być może no, rada dla was jest taka, byście postawili na jakiś nowy początek w tej sferze właśnie uczuciowej, czyli no jeśli, tak jak wspomniałam, tu nie ma żadnych rozstań i tak dalej, no to po prostu takie odrodzenie się uczuć do, nie wiem, waszej osoby, czy waszej osoby w kierunku waszym, ale tu jest związane coś z jakąś sprawiedliwością, równowagą między wami. Także być może też będziecie ważyć, kto ile z siebie daje i wyciągać jakieś wnioski i będzie trzeba iść w kierunku. Może po prostu to jest rada dla was obojgu, że macie iść w kierunku jakby odbudowywania tej relacji. Jeśli chodzi o singli, jeśli nie macie żadnej osoby, tutaj mogą pojawić się jakieś opcje i będziecie ważyć, którą opcję wybrać, albo tu również też tak jest podobna energia właśnie jak powyżej, że jest jakieś balansowanie, poszukiwanie równowagi między czymś a czymś, i też to może być związane z jakąś sytuacją karmiczną, także może się pojawić jakiś wybór, jeśli jesteście singlami, że będziecie musieli coś wybrać między czymś a czymś. Może to być chodzić o dwie osoby, że na przykład będziecie wybierać jakąś osobę, no i tutaj pojawia się tak jakby koło fortuny. Koło fortuny może mówić o jakiejś sytuacji karmicznej, lekcji karmicznej do przerobienia i tutaj zwróćcie szczególną uwagę na to, tym bardziej, że macie radę sądu ostatecznego, zmartwychwstania, czyli jakby, żebyście poszli w jakimś nowym kierunku, odrodzili się. Czyli ja bym powiedziała, że może tutaj się coś pojawić takiego, co może być trochę karmicznego, a karma polega na tym, żeby nie powielać starych błędów, by po prostu wyciągać wnioski, uczyć się na błędach i nie wchodzić na przykład w coś, co pachnie wam tak samo na przykład. Czyli jeśli pojawi się na przykład osoba,
To są po prostu przykłady. Nie bierzcie tego tak do siebie, bo wiadomo, każdy ma inną sytuację. Ja po prostu muszę powiedzieć, jaka jest energia i do czego mogę to przypasować. Także tu może być taka sytuacja, że pojawią się na przykład dwie osoby i jedna to będzie jakaś stara relacja powracająca, a druga będzie na przykład nową relacją i będzie trzeba coś wybrać. I trzeba wybrać, by pójść w jakimś nowym kierunku. I właśnie z tym kołem fortuny nie powtarzać jakiegoś koła po prostu, no bo tak najczęściej jest, że wy najlepiej wiecie, co się powtarza na przykład. I to, co się powtarza, najczęściej powtarza się po to, by w końcu zrobić coś innego, bo kiedy robimy inaczej, robimy coś innego, no to wychodzimy po prostu z tej pętli, przerywamy coś, tak? Bo powielając ten sam błąd, kręcimy się w koło i wracamy do punktu wyjścia, także tu może chodzić, że coś trzeba zbalansować i to też, to jest energia ogólna, także może być też tak, że nie chodzi tu o żadną osobę i żadna osoba się nie pojawi, ale mogą, jako jesteście singlami i na przykład no, jesteście singlami i nikogo nie szukacie, no to tutaj u was mogą się pojawiać, że będziecie coś balansować na przykład, bo może też nie wychodzi wam w relacjach, na przykład jeśli nie możecie znaleźć osobę odpowiednią, no to trzeba jakiś balans na przykład wprowadzić, że na przykład za dużo, bo macie tutaj kartę dwójkę monet i ona mówi właśnie, tak jak tu widzicie, jak ta karta jest przedstawiona, on balansuje po prostu tutaj, że musi złapać równowagę i są jakieś dwie rzeczy, więc może nawet chodzić tu u was o to, że nie ma balansu na przykład między sferą zawodową na przykład, a miłosną i nie macie tego czasu na tą miłość, więc trzeba wprowadzić jakiś balans, żeby jakiś nowy początek, jakieś narodzenie, zmartwychwstanie, odrodzenie, bo macie tutaj kartę zmartwychwstania od sądu ostatecznego, czyli takiego podsumowania jakby też i po to, by mogło się zacząć coś nowego, no to po prostu trzeba coś zbalansować. Wy najlepiej wiecie, co, jaka sfera wymaga balansu, no i tutaj tak jakby to się pokazuje. Też patrząc na to, jaka karta się pojawiła w tym waszym rocznym przekazie i u was w marcu była karta śmierci, więc tu właśnie też może to nawiązywać do tego, że właśnie trzeba przerwać, trzeba, bo tak jak macie tutaj właśnie ta karta, ona akurat pojawiła się w waszej sferze zawodowej, no to karta śmierci mówi o jakimś zakończeniu, że trzeba coś zakończyć, trzeba zamknąć jakieś drzwi, by otworzyły się kolejne. Tak samo właśnie może to dotyczyć ta karta, bo ona była jako główna energia waszego marca, więc może trzeba coś zakończyć, coś zbalansować, by otworzyły się jakieś nowe drzwi. Też koło fortuny mówi o szczęśliwych zmianach, więc aby zaszła ta szczęśliwa zmiana, no to być może musicie coś zakończyć, bo macie też kartę zmartwychwstania, czyli no zmartwychwstanie, sąd ostateczny, tak jak wiadomo, no trzeba umrzeć, by zmartwychwstać, żeby się coś odrodziło. Także macie bardzo taki silny przekaz na marzec. Mogą tu sprawy dużo dotyczyć, że będziecie musieli coś zamykać, kończyć, właśnie wprowadzać zmiany, zmieniać. No może to i chodzić tutaj w waszej sferze zawodowej i w sferze miłosnej, czy singlami jesteście, czy związku. Tak samo może to dotyczyć właśnie związku, że tak jak macie tutaj właśnie ta sprawiedliwość może i też moc sprawczą, także być może będziecie musieli coś zacząć, by się rozpoczęło coś nowego. W waszej sferze miłosnej, przepraszam, w sferze zawodowej, właśnie tutaj też pojawia się karta ta śmierci i karta księżyca mówiąca o zmianach, bo księżyc przynosi nam zmiany, księżyc zmienia swoje fazy cały czas i karta księżyca mówi nam o zmianach, także u was w sferze zawodowej może zadziać się w marcu jakaś zmiana i związana z zakończeniem czegoś, czy z zakończeniem jakiejś współpracy, czy może będzie trzeba wprowadzić zmiany w jakimś, nie wiem, w waszym biznesie, czy po prostu w waszej firmie, cokolwiek, czymkolwiek się zajmujecie, ale chodzi tu o to, że jakaś zmiana musi się zadziać i coś trzeba przerwać, coś trzeba zakończyć, może po prostu, nie wiem, macie swoją firmę, czy pracujecie w jakiejś firmie i coś tam się dzieje i coś po prostu trzeba na przykład skończyć, bo wam nie służy, trzeba coś zmienić jednak, żeby to lepiej szło, no cokolwiek to dla was znaczy, tak to wygląda. Tutaj też karta jakby księżyca może nam mówić o intuicji, no bo księżyc ma też taką żeńską energię, my kobiety mamy
mówi się, że mamy silniejszą intuicję. Oczywiście mężczyźni też mają dobrą intuicję, ale jakby tu może też mówić, że będziecie może musieli słuchać bardziej swojej intuicji, ale też może mówić ta karta o jakichś iluzjach, także być może będzie trzeba przestać się łudzić na coś, nie wiem, w waszej pracy. Czy no nie wiem tak naprawdę, czym się zajmujecie, więc ciężko to odnieść, ale może są jakieś po prostu złudzenia, może ktoś wam daje jakieś złudzenia w tej sferze zawodowej, w pracy, w jakiejś firmie czy gdzieś, więc zwróćcie na to uwagę, no, że coś trzeba zakończyć, coś trzeba przerwać, więc być może trzeba przestać się łudzić na coś, że coś się wydarzy. I tym bardziej wasza rada, tutaj trzeba postawić jakieś jasne granice. Że tu są wasze granice, na przykład, i też może to mówić o jakichś decyzjach, o jakiejś komunikacji, że trzeba coś powiedzieć, albo trzeba postawić jakąś granicę, właśnie, albo coś przerwać, coś konkretnie zadecydować, coś konkretnie przemyśleć, tak spojrzeć na chłodno, logicznie na to, jak coś wygląda. Także to może bardzo dotyczyć właśnie też jakichś złudzeń, tego, że są jakieś złudzenia, na przykład iluzje w waszej sferze zawodowej. I właśnie król mieczy mówi o tym, byście spojrzeli na chłodno, nie tak emocjonalnie na przykład, tylko na chłodno. I to może mówić o tym właśnie, że będziecie musieli sobie coś przemyśleć, na przykład co musicie zakończyć, co musicie zmienić w waszej sferze zawodowej, czy co wygląda wam na iluzję, co jest złudzeniem. No, albo po prostu ustalić jakieś zasady, właśnie, no, skończyć z czymś, na przykład, z czymś trzeba skończyć u was w pracy, na przykład, w waszej firmie czy w waszym biznesie. Także tak to wygląda. No i u was karta anielska, która wypadła, mówi o poprawie zdrowia, i oczywiście tu, no, może to nawiązywać dosłownie do zdrowia, czyli dosłownie do tego, że wasze zdrowie się poprawi. Ale karta zdrowia również może mówić o poprawie zdrowia, na przykład waszych relacji, poprawieniu, jak wiadomo, nasze emocje, nasze uczucia wpływają też na nasze zdrowie, ale może mówić to o zdrowiu relacji, tak? No bo każda relacja może być zdrowa i może być niezdrowa, dlatego też może chodzić o to, że na przykład w waszej relacji brakuje zdrowia. I po prostu takiej zdrowej relacji, żeby ona była po prostu zdrowa. I dlatego tutaj pojawiła się ta karta sprawiedliwości, że coś będzie trzeba przywrócić. Tak samo też w waszej sferze miłosnej, jeśli jesteście singlami, to również może dotyczyć też tego, że po prostu, a może chodzi o to właśnie, że brakuje tego balansu i tu w zdrowiu po prostu, że za dużo na przykład skupiacie się na pracy, a zaniedbujecie swoje zdrowie, też tak może być. I tutaj karta mówi o poprawieniu się po prostu zdrowia. No i też właśnie tutaj w sferze zawodowej również może chodzić o to, że po prostu jakaś, nie wiem, współpraca nawet może z kimś może być niezdrowa, tak? I trzeba coś zakończyć, trzeba coś przerwać i trzeba polepszyć po prostu jakość tej współpracy, czy tej firmy, nie wiem, w waszym, no, czy czymkolwiek po prostu się zajmujecie. Tutaj właśnie też jak w waszej sferze miłosnej macie ten as kielichów, to może chodzić o tak jakby i tutaj macie też o odrodzenie, narodzenie, więc może chodzić o to, że też jeśli naprawdę ktoś tu ma jakieś problemy zdrowotne, no to może chodzić o to, że po prostu zdrowie się poprawi, jakiś proces uzdrawiania się zadzieje. Czy to też taki emocjonalny, bo to nie musi chodzić o takie zdrowie fizyczne, może chodzić też o zdrowie emocjonalne, czyli właśnie no, zdrowie emocjonalne może się poprawić. I tutaj też jakby na dodatek jeszcze taka rada może chodzić o to, żebyście pozbyli się po prostu wszystkiego szkodliwego, czyli szkodliwych substancji, nie wiem, szkodliwych nawyków, czy właśnie szkodliwych, tak jakby osób. To już jest dla was do przemyślenia, cokolwiek to dla was znaczy. No tutaj jest karta niebieska, mówi o poprawie zdrowia. To by było na tyle, strzelce. Dziękuję wam za obecność. No i do usłyszenia w następnym przekazie. Pa!